to był rok. 2023 minął w Stargardzie w mgnieniu oka. Do tego, jak szybko płynęły dni, na pewno przyczyniła się liczba inwestycji, projektów i wydarzeń zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach. Tempo było imponujące. Prawie 90 milionów złotych na inwestycje i ponad 48 milionów złotych środków zewnętrznych. To robi wrażenie. Sprzedaliśmy 10 hektarów pod wielką i nowoczesną fabrykę znanej marki produkującej karmę dla zwierząt. WPF Production wybrała park przemysłowy nowoczesnych technologii. Nasza oferta dla inwestorów jest po prostu bezkonkurencyjna. Tak duży zakład to wiele korzyści dla miasta. Konkretne pieniądze z samej sprzedaży działki, nowe miejsca pracy, wpływy z podatku i zainteresowanie następnych firm. Za to, jak podchodzimy do tych już istniejących, zostaliśmy wyróżnieni przez twórców raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi. Specjaliści z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu zdecydowali, Stargard zapewnia najwyższe standardy. Utrzymujemy tempo rozwoju gospodarczego, do budowy szykuje się Capri Sun i EG Kimia. Eco Ready Buff, Zawadzka i Fortress zwiększą skalę działania. Wciąż prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami. Niektóre są zaawansowane. Ciągle inwestujemy też w rozwój sieci dróg na terenach przemysłowych. Wystarczy wspomnieć planowane przedłużenie Miedzianej i budowę jezdni wzdłuż torów. SARL też tradycyjnie wspierała przedsiębiorców, którzy dostali aż 7 milionów złotych nisko oprocentowanych pożyczek. Za nami naprawdę atrakcyjny inwestycyjnie rok w obu parkach przemysłowych. Dzięki sprzyjającym warunkom na rozbudowę postawiły firmy Nolato, Eltwin, Baker OBR, Stargum, Klippan i Hydra Specma. Oby tak dalej, w SPP inwestowało też miasto. 29 nowoczesnych latarń oświetliło jedną z dróg. To inwestycja bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców, którzy tam działają. Książnica Stargardzka zaprasza na nowo. Kompleksowo zmodernizowane wnętrza zachęcają do spędzania w nich wolnego czasu. Dom książki to oczywiście miejsce kontaktu z literaturą, ale też do wymiany myśli, kreatywnych działań, ciekawych spotkań i realizacji pasji. Mnóstwo nowoczesnych rozwiązań i udogodnień czytelnicy w każdym wieku i o różnej sprawności docenili już od pierwszego dnia. Blisko, coraz bliżej jest nowy amfiteatr. Mimo zimy roboty posuwają się do przodu. Po zakończeniu inwestycji na prawie 600-metrowej scenie wystąpią największe gwiazdy, a na widowni bawić się będą 4000 ludzi. Z amfiteatru wygodnie skorzystają również osoby z niepełnosprawnościami. Otwarcie już w czerwcu. Historyczna i gigantyczna inwestycja drogowa wydarzyła się w minionym roku w Kluczewie. Marzenie mieszkańców spełnione. Ponad 20 milionów złotych przeznaczyliśmy na modernizację kosmonautów, lotników i fragmentu Lelewela. Równe jezdnie, wyniesione przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki, latarnie, a także dużo zieleni, która zachwyci wiosną i latem. Mamy zupełnie nową jakość. Bolesława Chrobrego, Szewska, Kuśnierzy i Włosiennicza. Tam się naprawdę dużo dzieje. Trwa kompleksowa przebudowa ulic na Starówce. Co zyskamy? Równe nawierzchnie, nowe chodniki i ścieżkę dla rowerzystów. Poza tym także wyniesione przejścia, energooszczędne oświetlenie, nasadzenia zieleni i miejsca postojowe. Dokładamy powiatowi do modernizacji Orzeszkowej. Skorzystają działkowcy, mieszkańcy nowych osiedli, a także wszyscy jadący ze Śródmieścia lub w drugą stronę. Nierówną gruntówkę zastąpi nowa jezdnia. Będą też chodniki i zieleńce. Droga płynnie połączy się z rozbudowywaną obwodnicą północną. Jej pierwsza część od Składowej do Orzeszkowej jest już gotowa. W tym roku zaczną się prace przy kolejnej, od Wieniawskiego do Składowej. Mamy także projekt na następny fragment od Sztralzunckiej do Wieniawskiego. Znaczące wsparcie finansowe popłynie też na oczekiwaną przebudowę Sadowej. Po remoncie warunki dla pieszych i kierowców będą w pełni komfortowe. Mieszkańcy Giżynka też są zadowoleni, bo najważniejsza dla nich droga przeszła totalną metamorfozę. Idealna jezdnia, bezpieczny chodnik, nowoczesne oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Oczywiście również dodatkowe nasadzenia. Na Starówce zainwestowaliśmy w latarnię i następny chodnik. Jasne, energooszczędne LEDy to nowość. Wzdłuż Łokietka, Mieszka Pierwszego, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników. Na Mieszka Pierwszego oprócz tego zyskujemy równy i bezpieczny chodnik z eleganckich płyt i kostki. Jaśniej, wygodniej, bezpieczniej. Tak jest na 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i na Placu Targowym. Przybyło tam 39 latarń. Każda z nich daje mocne LEDowe światło, a jednocześnie pobiera niewiele prądu. Komfort przemieszczania się przez Chełmońskiego znacząco podniesiony. Wcześniej nieutwardzona droga, a teraz równo, wygodnie i bezpiecznie, czemu sprzyja też dodatkowe oświetlenie. Nowa jezdnia, komfortowe chodniki, energooszczędne latarnie i zadbane zieleńce. Tak po modernizacji będzie wyglądać Warzywna. Mamy już dopięte formalności, a niedługo rozpoczęcie remontu.
Podobnie będzie z Pogodną i Aleją Żołnierza Boczną. Piesi i kierowcy zyskają tam nowe chodniki i jezdnie. Wymienione zostaną latarnie. Bezpieczeństwo poprawi wyniesione przejście z doświetleniem. Przejścia dla pieszych wynosiliśmy licznie. Szkolna, Tańskiego, Traugutta i Niepodległości. Wszędzie tam pasy są bezpieczniejsze. Na Czarnieckiego z kolei sytuację pieszych i płynność ruchu poprawiła nowa sygnalizacja. Ruszyliśmy z przygotowaniem dokumentacji otwierającej drogę do rewolucji, przebudowy Wyszyńskiego i Placu Wolności. Program się tworzy, a my liczymy na jak najszybszą totalną zmianę w tej części Stargardu. Kolegiata zachwyca po remoncie stulecia zakończonym w 23. Jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich w Polsce zyskał jeszcze większy urok. Prace poprawiły stan techniczny, ale również wizualny tej atrakcji turystycznej Stargardu. Miasto od początku wspierało remont finansowo. Piękne te mury przy klasztornej. Kolejny fragment obwarowań odbudowany i oczyszczony. Wzmocniono też koronę, a całość ustabilizowano i zabezpieczono przed działaniem pogody. Zdobyliśmy pieniądze, które z naszym wkładem własnym pozwolą na potrzebne remonty w kościele świętego Jana i w cerkwi prawosławnej świętych apostołów Piotra i Pawła. W tym pierwszym będzie naprawa dzwonów. Uwaga, jeden z nich waży aż 4,5 tony. W cerkwi szykuje się remont wnętrza i odświeżenie malowideł i ornamentów. Termomodernizacja trójki jeszcze w trakcie, ale już zdecydowanie za półmetkiem. Ocieplenie ścian, remont dachu, montaż fotowoltaiki, wymiana instalacji, okien i remont sal lekcyjnych. Zyskamy w pełni nowoczesny i zielony obiekt. Poza tym uczniowie mogą też przechodzić suchą stopą między dwoma budynkami dzięki nowemu łącznikowi. Jak tu ładnie, kolorowo i komfortowo. Prawie 70 dzieci znalazła miejsce w filii przedszkola numer 5 działającej w dwójce. Uruchomienie placówki pozwoliło zmniejszyć liczbę dzieci, dla których w pierwszych naborach zabrakło miejsca. Najmłodsi korzystają z nowoczesnych, świetnie wyposażonych wnętrz. Plac zabaw może uczyć, to już sprawdzone. W pobliżu bramy wałowej dzieci rozbudzają wyobraźnię i poszerzają wiedzę dzięki wieży, stacji meteo, kalejdoskopowi, dźwigowi i wadze. Całość jest oświetlona. Naukowy plac zabaw to pomysł z budżetu obywatelskiego. Wiadomo, że pralnia i suszarnia w żłobku są bardzo ważne. Właśnie dlatego w Leśnej Polanie na zachodzie przeszły generalny remont. Wszystko po to, żeby zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki. Już w tym roku zacznie się budowa nowego żłobka. SBO przyniósł boisko do koszykówki i siatkówki oraz skocznie przy 11. Miejsce potrzebne, bo poza godzinami lekcyjnymi korzystają z niego też okoliczni mieszkańcy. Uczniowie piątki i jej sąsiedzi mają boisko z nową nawierzchnią. Sztuczna trawa zachęca do gry i pozwala na bezpieczną rekreację w ramach zajęć i po szkole. Świetne ekopracownie działają w wyremontowanych salach w 1 i 10. Uczniowie korzystają ze stacji pogody, walizki ekobadacza, pakietu biologa, stołu laboratoryjnego, mikroskopów, odczynników, zestawu doświadczalnego i do badania elektryczności. Lodowisko jak marzenie, a jednak całkiem prawdziwe. 1000 m2 do ślizgania, zadaszenie, nowe łyżwy, gastronomia i toalety. Stargardzianie wiedzą, że tam po prostu warto zajrzeć, zwłaszcza, że z SKM-ką czekają zniżki. Ruszyło opracowanie dokumentacji przebudowy stadionu przy Ceglanej. Poza murawą do rozgrywek ligowych, miejsce do treningów znajdą tam też dzieci i młodzież. Inwestycja da kompleks 4 komfortowych boisk z całą infrastrukturą. W Kluczewie z kolei do gry będzie dodatkowa murawa ze sztuczną nawierzchnią. Mamy projekt nowego parku na Pyrzyckim. Opracowali go studenci ZUT-u pod czujnym okiem wykładowców. Spotykali się również ze stargardzianami, którzy chętnie przekazywali pomysły. Po zapewnieniu finansowania wykonania parku będzie można ruszać z kolejnym etapem. Historycznie skracamy listy oczekujących na mieszkania komunalne. Nowe budynki przy Śniadeckiego i Spokojnej, ale także remonty wielu istniejących pozwolą na zmniejszenie kolejki o połowę. Stargardzianie ze wspomnianych list otrzymają swoje lokum najpóźniej w ciągu 2-3 lat od wpisania się na nie. Miniony rok to też decyzja stargardzkiego TBS o nowym osiedlu z ponad 240 mieszkaniami dla stargardzian niedaleko Pyrzyckiego. Poznaliśmy zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji osiedla Forsycji. Nowoczesne, wielorodzinne budynki i lokale usługowe mają stanąć w rejonie Żybułtowskiej. W projekcie zaplanowano też dużo nasadzeń i parkingi. Stargardzkie TBS poprawiło wynik w rankingu przygotowanym przez specjalistów ze strefy gospodarki, dodatku do dziennika Gazety Prawnej. Nasza spółka zwyciężyła, doceniono szeroki zakres działań, pokonaliśmy TBS-y z całej Polski, na drugim miejscu uplasował się Toruń, a na trzecim Opole i Wrocław. Wspieramy, nawet gdy trudno pomagać. Jesienią i zimą jak zwykle w teren wyruszył MOPS, Straż Miejska, streetworkerzy i policja. Cel: uratować przed wychłodzeniem osoby bezdomne i przekonać do skorzystania z szerokiej pomocy. Nie jest łatwo namówić do zmiany życia, ale sukcesy się zdarzają.
Rozszerzyliśmy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Przy Konopnickiej działa nowoczesne mieszkanie wytchnieniowe. To nawet dwutygodniowy pobyt dla osoby z niepełnosprawnością, a dla jej opiekuna szansa na zajęcie się swoimi sprawami. Niezależnie od tego MOPS koordynuje też program opieki wytchnieniowej, czyli dziesiątki godzin profesjonalnej pomocy. Ośrodek działał także ze szkołą dla rodziców. To bezpłatne zajęcia wspierające w przypadku kłopotów z dziećmi i młodzieżą. Ratusz bez barier, bez progu przy głównym wejściu, za to z automatycznie otwieranymi drzwiami. Do tego piktogramy, tabliczki i nawierzchnia ułatwiające przemieszczanie się. Mamy też pętlę indukcyjną, odpowiednią toaletę i wygodny biletomat. Prawie rok temu poznaliśmy nazwiska laureatów nagród i wyróżnień prezydenta Stargardu dla najlepszych sportowców za 2022 rok oraz zdobywców stypendiów. Na podium Paulina Kucharczyk, Nikola Piechocka i Filip Szydłowski. Nagrodę specjalną dostał Tomasz Śnieg. Czołówka stargardzkiej kultury w 2022 roku to Natalia Leszczyńska, ksiądz Janusz Posadzy, Michał Wiraszko, chór Echo Arioso, Zbigniew Balcewicz oraz Kornelia Sadowska, Mikołaj Matysik, Franciszek Figiel i Maciej Uchal. Kilkunastu młodych ludzi dostało również roczne stypendia. Podczas stargardzkiej gali przedsiębiorczości doceniliśmy tych, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy. Oto triumfatorzy. Kitiko Coffee Roastery, palarnia kawy Stargard, kawa specjalisty, kategoria debiut roku. Rarytas, krakersy Joy z burakiem wytrawne, z burakiem, czosnkiem i czarnuszką veggie. Nagroda imienia Sławomira Pajora dla stargardzkiego przedsiębiorcy roku, Magdalena Szejny, Hotel Kyriat oraz Starmet. W 2023 roku pożegnaliśmy Andrzeja Korzeba, zasłużonego dla miasta Stargardu, wieloletniego zastępcę prezydenta. Miał ważny wkład w budowanie struktur samorządu. Odszedł też Romuald Bobrowicz, przez prawie 40 lat dyrektor Trójki, zapamiętany jako człowiek aktywny, bezgranicznie dbający o szkołę, którą zarządzał. Absolutnie piękne miejsce jest przy Aquastar na Szczecińskiej. Panteon gwiazd stargardzkiego sportu to 6 totemów z 18 tabliczkami. Każda z nich symbolizuje wybitnego sportowca związanego z miastem. To świetne upamiętnienie ich ciężkiej pracy, treningów i sukcesów. 16 rzeźb, 16 miejsc, 16 historii. Tak w największym skrócie można opisać szlak gryfików. Zupełna nowość, która podbiła serca Stargardzian. Mieszkańcy poznają miejsca ważne w różnych momentach dziejów miasta. Gryfiki świetnie budują naszą lokalną tożsamość i ciekawią turystów. Będą kolejne. Ale wygodne. Nowe fotele w sali widowiskowej SCK już zamontowane. To poprawa komfortu widzów, ale także artystów. Ci drudzy zyskali odświeżone deski i nowoczesny system odsłuchowy. Pokazy, koncerty, warsztaty, wystawy i happeningi. Art Festival wrósł już w nasz kalendarz kulturalny. Było niesamowicie różnorodnie. Ponad 170 wydarzeń, które zapewnili nam artyści, wypełniło cały Stargard. Dwa długie weekendy pełne atrakcji Dni Stargardu obchodziliśmy z rozmachem. Najpierw koncert z okazji 40. urodzin SCK, później piłkarskie turnieje, sportowa sobota z Marcinem Gortatem, parada motocyklistów i aktywności za złotówkę. Pierwszy stargardzki korowód dziejów zgromadził tłumy, podobnie jak powitanie wakacji z klasycznym Stargardem. Koncertowo było naprawdę mocno. Na scenie Stargard Festival wystąpili Fisze Made Tworzywo, Kult, Karaś Rogucki, Rubens, Mary z Polski, Kaja, Patrycja Markowska i Sylwia Grzeszczak. Moc atrakcji zapewnił także festyn historyczny w Krainie Gryfa, całość uzupełnił rowerowy rajd Świetlika i odkrywanie Stargardu z pokładu piętrowych autobusów. To było niezapomniane święto miasta. Ogromnym zainteresowaniem czytelników jeszcze przed premierą cieszył się Zamęt, Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Książka Jolanty Aniszewskiej to absolutny sukces. Cały nakład rozszedł się w mgnieniu oka, podobnie jak dodruk. Autorka za publikację dostała Nagrodę Literacką Jantar. Kulturalne wakacje w 2023 to ponad 2 miesiące koncertów, festynów i seansów filmowych. Po raz kolejny scena Teatru Letniego w większości była zajęta przez lokalnych artystów. Działo się naprawdę dużo, a publiczność dopisywała niezależnie od pogody. Aura sprzyjała stargardzkim dniom seniora. Pikniki, profilaktyka, wycieczki, aktywności fizyczne, barwna parada, tort, dyskoteka, taniec i ogromne ognisko. Choć klucze do bram miasta były w rękach seniorów, to zintegrowali się ze stargardzianami w każdym wieku. Zaczarowany Dzień Dziecka, na kilka godzin park zamkowy zamienił się w magiczne miejsce pełne atrakcji dla małych i nieco większych. Było coś dla aktywnych i tych, którzy lubią trochę spokojniejsze rozrywki. 5 lat minęło w mgnieniu oka. Orkiestra Kamerata Stargard ma za sobą jubileusz. Z tej okazji wysłuchaliśmy koncertu w karnawałowym klimacie. Dziś trudno sobie wyobrazić miasto bez kameraty. 100 lat!
W 23 siły strażaków ze Stargardu zostały mocno wsparte. To 5 zupełnie nowych pojazdów pomagających w ratowaniu życia, zdrowia i dobytku. Jedno z aut ma najwyższą na świecie łamaną drabinę o wysokości prawie 42 metrów. Z budżetu miasta cały czas wspieramy straż. Ostatnie przykłady? Stroje ochronne do działań w każdych warunkach. Pamiętaliśmy też o policji, przekazując środki na wyposażenie i radiowóz. 14 nowoczesnych syren alarmowych pojawiło się w różnych częściach miasta. Nasz system został połączony z systemem ostrzegania na terenie całego zachodniopomorskiego. Inwestowaliśmy też w monitoring miejski. Wymieniliśmy kamery na bardziej nowoczesne. Konsekwentnie pomagamy mieszkańcom usuwać kopciuchy. Już ponad 160 Stargardzian skorzystało z dofinansowania na wymianę starych, nieekologicznych pieców. Tak poprawiamy jakość powietrza w całym mieście. Pomaga w tym też PEC. Przedsiębiorstwo znów może pochwalić się certyfikatami redukcji emisji Precurs. Ciepło systemowe, które wytwarza, jest bezpieczne dla środowiska. Kolejne ułatwienie dla pasażerów MPK. Przy 2 następnych przystankach, tym razem na Starówce, zamontowano tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. Można łatwo sprawdzić, kiedy dokładnie przyjedzie konkretny autobus. Upalne lato 23 dało się we znaki. Biostar pomagał jak mógł. Nowe źródełko ze zdrową i wartościową stargardzianką stanęło w Parku Popiela. Przyjemne z pożytecznym. Kolejny raz wsparliśmy działkowców. 5 rodów dostało pieniądze na remonty, instalacje, potrzebne zakupy i oświetlenie. Dzięki temu ogrody to coraz bardziej komfortowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Ta wiadomość ucieszyła wielu mieszkańców. W Stargardzie działa już punkt paszportowy. Czekaliśmy, ale było warto. 2 pomniki kompleksowo wyremontowane na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym. Blask odzyskały monumenty upamiętniające żołnierzy francuskich i włoskich. Zamontowano także tablice z informacją o grobach polskich jeńców wojennych. W końcówce 23 Stargardzianie mogli zobaczyć kilka nowych świątecznych ozdób. Iluminacje świecą w różnych częściach miasta. Wszędzie przynoszą radość i dobry nastrój. A co w 2024? Rekord, ponad 100 milionów złotych na inwestycje. Jest na co czekać. Projektom przyjrzymy się już za rok.